podcast Nonfiction na ucho. Nazywam się Martyna Wojtkowska i rozmawiam z autorami tekstów magazynu Nonfiction. Reportaż to jest chyba styl życia, a nie zawód. Pierwszy sezon poświęcamy mediom. Mamy już dość krzykliwych nagłówków i sensacji. Czy nie powinniśmy szukać nowych sposobów opowiadania o świecie? Odcinek pierwszy. Co słychać na Madagaskarze? Pierwsza minuta pierwszego odcinka, pierwszego sezonu podcastu Nonfiction. Ja nazywam się Martyna Wojtkowska. Rozmawiam dzisiaj z Emilią Klimasarą. Cześć Emilia. Cześć, cześć. To w pewnym sensie historyczny moment, dlatego możesz teraz powiedzieć wszystko, co ci chodzi po głowie. Po takim wstępie to czuję się jeszcze bardziej przerażona, ale podzielę się trochę z tobą tą odpowiedzialnością, bo do dzisiaj ty będziesz pytać i twoim zadaniem jest wyciąganie ze mnie ważnych informacji. Ale jeszcze chwila wyjaśnienia, bo nagrywamy w czasach zarazy i nie widzimy się, jesteśmy na odległość, więc powiedz mi, gdzie ty jesteś, w jakich warunkach nagrywasz, bo właściwie no, musimy sobie jakoś chociaż trochę spróbować wyobrazić, w jakim miejscu się znajdujesz. Jestem w tym momencie w Kojuszówce, w miejscowości, gdzie jest mój dom rodzinny. Na co dzień mieszkam w Krakowie, no ale ze względu na to, co się teraz dzieje, zdecydowałam, że przyjadę do rodziców. Wszystko byłoby wspaniale, gdyby nie fakt, że nie wzięłam ze sobą rejestratora dźwięku. I w tym momencie moje studio nagrań w Kojuszówce wygląda tak, że mam przed sobą laptop. Przed laptopem mam położony jakiś świecznik, do którego taśmą jest przyklejony mikrofon do wokalu, a na mikrofonie nałożona jest skarpeta świąteczna, żeby jakoś tak ocieplić atmosferę. No i przy okazji zredukować szumy, więc w takich okolicznościach do was mówię. To ja jeszcze, żebyś ty wiedziała, w jakiej sytuacji ja się znajduję, to ja jestem w swoim pokoju na warszawskiej Woli i tutaj tylko mam nadzieję, że sąsiedzi nie zaczną jakoś za ścianą hałasować, ani mój pies też nie zacznie tutaj mnie zachęcać do spaceru, także wszystko jest możliwe, zobaczymy, co się wydarzy, ale to w takim razie, Emilio, powiedz, jak spod Krakowa, bo jesteś pod Krakowem, dotarłaś na Madagaskar? Wiesz co, cała historia tak naprawdę zaczyna się w 2014 roku, kiedy ja to po drugiej klasie liceum wjechałam na wolontariat do Ukrainy, bo chyba konsekwentnie wolę używać tego określenia do Ukrainy niż na Ukrainę, ale może o tym uda się jeszcze później. Natomiast wiesz co, pojechałam do tego Fastowa ukraińskiego, pracowałam tam z dzieciakami z takich trudnych środowisk i w tym samym czasie moja bardzo dobra znajoma pracowała na Madagaskarze. I po powrocie Olga bardzo dużo opowiedziała mi o Madagaskarze, o wyspie, którą tak naprawdę do tamtego momentu ja kojarzyłam tylko ze zdjęć pięknych plaży, z oceanem, z górami, które też przecież gdzieniegdzie są. I jest jeszcze jedno, dość powszechne, ale i błędne wyobrażenie na temat Madagaskaru, o którym powiedziała mi Emilia, ale niestety nie nagrało się, bo podczas rozmowy kilka razy zerwało nam połączenie, czego nie będzie słychać, bo wspomaga nas supermontażystka, która poskłada wszystkie puzzle naszej rozmowy w jedną całość. W każdym razie, Emilia zaskoczyła mnie ciekawostką na temat powierzchni Madagaskaru. Może się wydawać, że to mała wysepka, ale tak naprawdę jest prawie dwa razy większa od Polski. No, ale wróćmy do naszej rozmowy. Natomiast okazało się, że ten Madagaskar to tak naprawdę też historia bardzo wielu ludzkich dramatów, bo dowiedziałam się wtedy, że to jest jeden z najbiedniejszych krajów świata. Olga też powiedziała mi o tym, jak wygląda praca wolontariusza, takiego edukacyjnego, w stolicy, czy pod stolicą, gdzie te drogi są jeszcze przejezdne, są dobre. Jak wygląda ona na południu wyspy? Czyli tam, gdzie jest trudniej dotrzeć, tam, gdzie ta pomoc nie dociera. I ten Madagaskar zaczął się gdzieś tam pojawiać w moim myśleniu, w tym, że może warto by było tam pojechać. Czy to na wolontariat, czy to może w przyszłości właśnie na reportaż, chociaż jeszcze wtedy te moje plany z reportażem się tak do końca nie wiązały. Tutaj słowo wyjaśnienia, dlaczego zapytałam Cię o Madagaskar, bo w numerze poświęconym mediom, magazynu Nonfiction, piszesz o tym, jak wygląda sytuacja radia, jak wygląda struktura radia na Madagaskarze. Powiedz w takim razie, jak wygląda ta sytuacja?
No ja przepadłam w malgaskim radiu, zakochałam się w nim po uszy, ale nie bez powodu i zaraz wyjaśnię dlaczego. Po pierwsze, malgaskie radio to jest to, czego ja bardzo szukam w Radiu Polskim, to znaczy jest lokalne. Może i rozgłośnie są mniejsze, może nie mają super sprzętu, ale przede wszystkim te rozgłośnie są blisko ludzi i odpowiadają też na to, co dzieje się w tych małych społecznościach. No i przede wszystkim radio tam jest bardzo skupione na tym, żeby dostawać od swoich słuchaczy informację zwrotną. To znaczy oni chętnie wchodzą w interakcję ze słuchaczami, można do radia zadzwonić, można do radia przyjść. Dlatego w malgaskim radiu znajdziemy audycje poświęcone literaturze, geografii, higienie, co przecież w tamtych warunkach też jest ważne. Nie wszyscy malgasze mają dostęp do szkół i radio obrało sobie za cel. Oczywiście tutaj też dokonuję pewnej generalizacji, ale takie mam wrażenie, że to radio chce zastępować w pewnym aspekcie szkołę. Powiedziałyśmy już trochę o radiostacjach, ale właściwie no, warto też zwrócić uwagę na słuchaczy. I tutaj taki fragment z Twojego reportażu. Wiele odbiorników działa na baterie. Masz pieniądze, to słuchasz. Nie masz, nie słuchasz. Są przenośne, więc można je zabrać ze sobą wszędzie. Z Twojego opisu ja mam takie wrażenie, że właściwie te radia są na każdym kroku. Skąd taki fenomen radia na Madagaskarze? Czy Ty masz swoją odpowiedź, dlaczego? Wspominałam już o tym, że to jest jeden z biedniejszych krajów świata i tak naprawdę kupno gazety jest tam pewnego rodzaju wydatkiem, tak? To raz. Dwa, telewizor, pomimo tego, że telewizja jest darmowa, sygnał jest przecież nadawany za darmo, to niestety trzeba mieć też odbiornik tego sygnału, czyli telewizor, na który nie każdy może sobie pozwolić. No i drogi. Niestety, drogi na Madagaskarze bardzo często, zwłaszcza po opadach, są nieprzejezdne, co też ogranicza dostawę prasy. To jest jakby pierwsza taka bardzo praktyczna teoria i takie wyjaśnienie, które wydaje mi się, no, jest i się sprawdza. Natomiast druga, gdzieś tam moja, może trochę spiskowa, tak mówię oczywiście pół żartem. Natomiast druga teoria to jest teoria, która trochę bazuje na oralności kultur. To znaczy, kultura Madagaskaru jest oparta na słowie mówionym. Głównie przez to, że bardzo długo pismo było zarezerwowane tylko dla osób, które w naszym rozumieniu, tak, były w takiej wyższej warstwie społecznej, czyli albo dla jakichś osób sprawujących władzę w miastach, dla prezydenta wioski, a pozostali ludzie komunikowali się za pomocą słowa, za pomocą piosenek, przypowieści, dźwięków i wydaje mi się, że to radio, które jest teraz, to jest taka naturalna kontynuacja tego, co było kiedyś. Przywiozłaś ze sobą parę dźwięków, dlatego skorzystajmy z Twojej biblioteki, bo w reportażu, w magazynie nie usłyszymy ich, ale tutaj mamy taką możliwość, także posłuchajmy, co przywiozłaś. Czosnek i awokado. Znaczy, nie dużo nie wiem, czy to będzie awokado, mango. To ptanie chyba lepiej. No, udało nam się na chwilę przenieść na Madagaskar, co w naszej obecnej izolacji czasów zarazy pewnie jest jedyną wycieczką, na którą możemy sobie pozwolić, ale czemu nie? A ty, Emilio, jeśli pomyślisz sobie w tej chwili o Madagaskarze, to jakie dźwięki słyszysz? Przede wszystkim klaksony. Niezależnie od tego, czy była to stolica, czyli czy było to Antananarivo, czy Fort-Dauphin, czy jakiekolwiek inne miejscowości, to są klaksony. No, wynika to z tego, że jednak ten ruch samochodowy na Madagaskarze nie zawsze opiera się na kodeksie drogowym. Jest bardzo dynamiczny. I oprócz tych klaksonów, oprócz tych krzyków, pojawia się muzyka. Pojawia się muzyka płynąca z pierwszego, drugiego, trzeciego radia. Każda z tych piosenek dynamiczna, skoczna, żwawa. Te rytmy były, nie wiem czy można tak powiedzieć o rytmach, były takie szczęśliwe. To znaczy po powrocie z miasta, oprócz tego, że głowa pękała od huku, hałasu i tak naprawdę człowiek był bardzo przebodźcowany, to wracał też szczęśliwszy. W swoim reportażu piszesz też, że radio w pewnym sensie może być wykorzystywane do wpływów politycznych. Czy to jest częste? Z tego, co mówili mi dziennikarze w Don Bosco, oni bardzo odcinają się od takich tematów politycznych. To znaczy nie chcą ich
komentować tak bardzo szeroko. Bardziej wolą wchodzić w takie edukacyjne audycje. Natomiast w mniejszych społecznościach, czy w mniejszych rozgłośniach, które gdzieś tam celują w mniejsze społeczności, to działa. To znaczy zapraszani są politycy do radia na audycje i oni się też wypowiadają, mogą komentować to, co się dzieje aktualnie w mieście i to tam działa. Dla mieszkańców tych społeczności to jest też świetna okazja do poznania tych ludzi, którzy podejmują decyzje. A powiedz w takim razie, jak ty się porozumiewałaś, będąc na Madagaskarze? Madagaskar był kolonią francuską, więc sporo osób na Madagaskarze mówi jeszcze po francusku. Zwłaszcza są to osoby, które miały możliwość uczenia się i spędziły w szkole trochę więcej niż tam 3-4 lata. Ale oprócz francuskiego jest też malgaski. I tak naprawdę z tym malgaskim to wcale nie jest taka prosta sprawa. Bo pomimo tego, że on jest językiem jakby gramatycznie i leksykalnie dość łatwym i przystępnym, to jednak ma bardzo, bardzo dużo dialektów. Malgasz z północy wyspy nie zrozumie w łatwy sposób malgasza z południa. A czy nauczysz nas jakichś słówek po malgasku? Tak, proszę powiedzieć salamo. Salamo. Co powiedziałam? Salamo, czyli przywitałaś się ze mną. Gdybyś chciała kontynuować rozmowę, to musiałabyś zapytać i na wowoł, co nowego? I na wowoł? Ja odpowiadam cimisi, takie nic nowego. O, cimisi. Ale bym chciała powiedzieć, że jest świetnie. Cara, szuło, super dobrze, ładnie. Jak pojechałam pierwszy raz na Madagaskar, to witaliśmy się z ludźmi, no i oni potem mówili, o, salamo tupku, salamo tupku. Tylko, że my byliśmy przekonani, że to nie jest tupku, że to ty zamienione jest na literkę dy i po prostu ktoś powiedział, jakiś wredny Polak, który tam kiedyś był, nauczył ich tego słowa i że oni się z nami tak prześmiewczo po prostu komunikują i nas przezywają. No, ale okazało się, że salamo tupku to znaczy proszę pani, proszę pana. Także jeżeli ktoś kogoś przywita salamo tupku na Madagaskarze, to trzeba się uśmiechnąć i odpowiedzieć salamo tupku. W twoim reportażu pojawia się też określenie mura mura i ono jest podobno bardzo ważne. Dlaczego? Tak, mura mura, czyli powiedzielibyśmy takie spokojnie, na luzie, take it easy. Ale to też nie jest tak, że malgasze mają wszystko w nosie i zupełnie nic ich nie dotyczy, niczym się nie przejmują. Mam takie wrażenie, że oni są wobec tego życia o wiele bardziej pokorni. To znaczy mają świadomość tego, że nie na wszystko mają wpływ i tam, gdzie nie trzeba, oni się po prostu z tym życiem nie buksują. No i żyją sobie tym swoim mura-mura właśnie. I to słowo też jest związane z punktualnością, prawda? Wiesz co, nie wiem, czy z punktualnością, czy malgasze po prostu tak mają. To nie jest tak, że powiedzmy malgasz spóźnia się pół godziny i rzuca mura-mura i tym mura-mura się usprawiedliwia. On po prostu się spóźnia pół godziny, bo może... Bo jest malgaszem i trudno, to my się mamy dostosować. My przyjeżdżamy z innego kręgu kulturowego i to w tym momencie ich normy są ważniejsze, bo są ich. Ale wiesz, to tak mi się wydaje teraz z perspektywy czasu, to naprawdę ma swój urok i pozwala zwolnić. Ale co to znaczy, że musiałaś się przystawić? To znaczy, że jakoś umawiałaś się na wywiad i ktoś nie przychodził? Czy trudno było się dogadać, jeśli chodzi o jakieś inne szczegóły związane z twoją pracą? Ja mieszkałam w domu położonym może 3-4 kilometry od centrum miasta. I codziennie rano brałam tuktuka, czyli taki mały samochodzik, o którego fenomenie też piszę w reportażu. I tym tuktukiem jechałam, takim tuktukiem taksówką, jechałam do centrum miasta, gdzie robiłam część wywiadów. Potem koło 12 wracałam na siestę i dopiero po sieście mogłam wyruszyć na drugą część rozmów. No i nie zawsze niestety po tej sieście udawało się te wywiady zrobić, bo albo ktoś nie przyszedł, albo przyszedł około 15:00, 15:30, no ale skoro 15:30 to już niewiele zdążymy dograć, więc może przełożymy to na drugi dzień. Mamy spotkanie w szkole, więc apel rozpoczyna się wtedy, gdy pojawi się dyrektor. Msza święta, msza rozpoczyna się wtedy, gdy będzie ksiądz, logiczne, no jeszcze bardziej. Wszystkie ważne wydarzenia na Madagaskarze zaczynają się wtedy, gdy przyjdzie po prostu osoba za nie odpowiedzialna. Omówiłyśmy już sprawy językowe, dowiedziałam się troszeczkę o języku malgaskim, ale w drugą stronę, czy na przykład twoje nazwisko, które brzmi dość nietypowo, Klimasara, było w jakiś sposób, no nie wiem, kłopotliwe dla mieszkańców Madagaskaru? Ja myślę, że ono kłopotliwe jest już dla Polaków, którzy bardzo często je przekształcają i słyszę Emilia Sara Klima albo w ogóle Emilia Klima łącznik Sara.
Natomiast na Madagaskarze zwracano się do mnie głównie po imieniu. Tam była albo Emilia, albo Amelia, albo Emily. Ale faktycznie z tym nazwiskiem wiąże się bardzo ciekawa anegdota, bo po francusku albo po malgasku siostra zakonna to jest ma sera, no czyli pochodzi to z francuskiego ma ser, czyli moja siostra, moja siostro. I malgasze zmieniali to nazwisko i mówili Emilia Kli ma sera, czyli Emilia Kli, siostra zakonna. No i oczywiście moi znajomi z Polski mieli ubaw, bo zostałam ochrzczona siostrą zakonną. A powiedz, bo podkreślasz to, że na Madagaskarze bardzo ważna jest ta kultura słowna, że wszystko przekazuje się słowem i ono jest bardzo istotne w tym miejscu, ale czy w jakiś sposób to się przejawia też w edukacji? Jak się uczy dzieci? Polega to na tym, że nauczyciel stoi przed tablicą i powiela treści, które są w podręczniku. Często sam je przepisuje na tablicę, a uczniowie potem z tej tablicy kopiują to do zeszytu. Bardzo mało jest takiej interakcji między nauczycielem a uczniami. Mało jest też wymiany słów i dyskusji. A okazuje się, że malgasze od samego początku uczeni są świata, rozumienia tego świata za pomocą metafory, za pomocą anegdoty, za pomocą jakiejś ciekawej historii, czyli powiedzielibyśmy dzisiaj narzędzi storytellingowych. Informacje na temat zjawisk abstrakcyjnych dla tych dzieciaków często w szkole podstawowej, takich jak, no nie wiem, astronomia, czy jakieś konstrukcje matematyczne, przekazywane są za pomocą kodu, za pomocą języka, który jest obcy nie tylko dla dzieci. On często jest też obcy dla nauczycieli. Język malgaski niestety ciągle nie operuje słownictwem z zakresu matematyki, z zakresu biologii, z zakresu w ogóle nauk ścisłych, tak byśmy powiedzieli, bo trochę bezmyślnie przekopywał to słownictwo z języka francuskiego i często zarówno nauczyciele, jak i uczniowie nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co tak naprawdę oznaczają te pojęcia. Mam takie wrażenie, że jeszcze najlepsze lata malgaskiej szkoły są przed nią i w końcu odkryję to, jaki wielki potencjał tkwi właśnie w słowie mówionym. A czy mogłabyś przytoczyć właśnie taką opowieść, którą usłyszałaś na Madagaskarze? Tak, bardzo wiele tych historii usłyszałam w lokalnej przychodni. Mogłam przez jakiś czas przyglądać się pracy tamtejszego personelu medycznego. Zorientowałam się w pewnym momencie, że sporo osób, które się tam pojawiają, sporo pacjentów, przychodzi z problemami dermatologicznymi. I oprócz tego, że siostra, która tam pełniła funkcję pielęgniarki i lekarza, zbierała oczywiście wywiad medyczny, przyglądała się tym zmianom skórnym, analizowała je, ona jeszcze dodatkowo dzieliła się ze mną taką, powiedzielibyśmy, wiedzą tajemną, wyjaśniającą, skąd się te zmiany skórne biorą. Otóż siostra doskonale znała tamtejszych pacjentów, mieszkańców Fort Dauphin i okolic i wiedziała, że w niektórych miejscach, na niektórych obszarach ludzie mają styczność z jakąś konkretną substancją. No a ludzka skóra w połączeniu z tą substancją reaguje właśnie w taki sposób. I siostra Fanilu, dzieląc się ze mną tymi informacjami, miała takie poczucie właśnie dzielenia się życiową mądrością, jakąś wiedzą, no niemalże tajemną, której nie ma nikt inny, i że to jest też oparte na jej długoletnim przecież doświadczeniu w pracy z tymi ludźmi. No i oczywiście sposób, w jaki to przekazywała, też był rewelacyjny. Powiedz, czy ty czułaś w jakiś sposób, że pochodzisz z innej kultury, z kultury, która opiera się na słowie pisanym, że jest jakaś różnica i czy ta różnica uwidaczniała się podczas wywiadów, które prowadziłaś? To jest tak, że litera i ten system poznawania świata za pomocą liter, które w pewnym momencie stają się takim dla nas bodźcem niemalże, on wpływa na to, w jaki sposób my ten świat postrzegamy. Zauważ, że czytamy od lewej do prawej strony, tak piszemy i to jest taki system linearny, taki też ciąg trochę przyczynowo-skutkowy i my w taki sposób patrzymy na rzeczywistość. Litera też daje nam dystans fizyczny i daje nam więcej czasu na reakcję, na przemyślenie. Trochę wprowadza w nas w taki świat, tutaj też oczywiście w cudzysłowie, ale samotności, bo zazwyczaj jak coś czytamy, jak coś przeglądamy, to robimy to sami. Natomiast dźwięk wymaga obecności drugiego człowieka. Rzadko kiedy zdarza się tak, żeby ktoś mówił coś sam do siebie. No mi się zdarza, ale to zazwyczaj wtedy, jak nie wiem, muszę się na czymś skupić albo coś przeanalizować, to tak, mówię sama do siebie. Ale zazwyczaj ten komunikat słowny kierujemy do kogoś, kto przy nas jest. I wiesz, co bardzo odczułam? To, w jaki sposób działają dźwięki podczas robienia wywiadów. Dlatego, że ja sobie nie wyobrażam tego, żeby te rozmowy przeprowadzić na przykład za pomocą maili.
dźwięk wymusza bliskość. Oczywiście można to robić przez telefon, ale już ta jakby jakość informacji i to, na ile jesteśmy w stanie tej osobie zaufać, jest mniejsza. I w momencie, gdy ja przyjeżdżałam do tych rozgłośni, rozmawiałam z tymi osobami, to ja te osoby nie tylko widziałam ich reakcje, ich twarz, mowę ich ciała, ale przede wszystkim słyszałam ich głos. Słyszałam, kiedy ten głos ściszali, kiedy on drżał, kiedy chcieli coś ukryć, a kiedy czymś się bardzo ekscytowali. To, żeby dźwięk zaistniał i żebyśmy ten dźwięk słyszeli, musimy być blisko siebie, to tak mi się wydaje, że żeby zdobyć informację, która nie jest taką informacją prostą, zwykłą, powszechną, to my też się musimy zbliżyć do tego rozmówcy. Mówisz już właściwie o takim momencie w trakcie wywiadu, kiedy ktoś ci ufa i chce z tobą rozmawiać. A powiedz mi, jak to wyglądało, kiedy ty przychodziłaś po raz pierwszy i czy od razu to było takie proste, żeby wejść w kontakt i od razu opowiadać właśnie o tych szczegółach pracy na co dzień, o rzeczach, które być może ktoś chciałby na przykład ukryć, a ty chcesz o to zapytać? Oni byli w ogóle zaskoczeni tym, że ktoś chce napisać o ich radiu. Dla mnie to był fenomen, to w jaki sposób to radio tam działa. Nawet jeżeli ono mieściło się w jakimś obskurnym budynku i tak naprawdę przypuszczam, że żadna polska czy europejska czy jakakolwiek inna rozgłośnia nie chciałaby mieć w takim budynku jakby swojej siedziby, to mnie zachwycało to, w jaki sposób to działa. Mhm. I przekonanie do tego otwierało w pewien sposób drogę do takiej dalszej rozmowy. Otwierało też drogę powiedzenie, że sama jestem dziennikarką. Też pracuję w mediach, wiem, z czym to się je. Ja bardzo często też zaczynałam takimi pytaniami o to, jak długo pracują, dlaczego zdecydowali się na tę pracę, czyli takimi bardzo osobistymi, ale osobistymi nie na zasadzie zwierzania się i opowiedz mi o trudach swojej pracy, tylko po prostu takiego zaciekawienia drugą osobą i próby stworzenia relacji. Tak, jeżeli umawiam się z kimś na kawę i chcę kogoś poznać, nie będę go od początku pytała o to, ile zarabia i czy ma problemy z politykami lokalnymi, tylko raczej dlaczego zdecydował się na taką pracę, co go w tej pracy interesuje. Natomiast nigdy nie miałam problemu z kolorem skóry, bo to jest kwestia, o którą bardzo wiele osób też w Polsce pyta, jak to w ogóle wygląda, zwłaszcza w kontekście kolonializmu, który przecież bardzo duży wpływ wywarł na Madagaskar. Ten kolor skóry nigdy nie był przeszkodą w takim rozumieniu, że byłam traktowana jakoś gorzej albo może niechętnie. Natomiast jedyny problem, który mi przychodzi tutaj na myśl, to to, że ci ludzie często mieli taki kompleks rozmawiania z dziennikarzem, który przyjechał z Europy. Często byli na początku nieufni, bo po prostu czuli się gorsi. Natomiast po wyjaśnieniu tego, dlaczego to radio jest dla mnie ważne, dlaczego ono mi się podoba, szło już super i ta rozmowa przebiegała często naprawdę w takich bardzo przyjaznych okolicznościach i bardzo często było mi ją szkoda kończyć. Skoro mówimy o tym, jak gra radio na Madagaskarze, to może posłuchajmy fragmentu. Odlety tupku. Matsuj. Azafat tupku, mba sakie i ta denle panambota bisleta re. Tena ma kaka zamfal tanino zandunja. Iza mu. Radufa tupku, magaga wana re tupku. Ola, fofo, eto amtanana gambe no radufa marni. Elu, karazan zan mis tupku fa. Aon zay, yenonga mule panambota bisleta ra sima adiso. Tena fofo marni no urnja tia. Izi eto Madagaskar antsi malala. Niestety nie zrozumiałam zbyt wiele, ale pojawiło się tupku i ja już wiem, dzięki mojej pierwszej lekcji malgaskiego z Emilią, że bycie tupku to nic złego. Ale Emilio, skoro radio jest tak popularne na Madagaskarze, to czego można w nim posłuchać? Oczywiście pojawia się muzyka. Pojawiają się jakieś lokalne voice bandy, lokalne zespoły też. Natomiast trochę mówię to ze smutkiem, ale coraz mocniej wkracza go radia muzyka, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy to z Europy, z różnym skutkiem. To znaczy Malgasze stają się coraz bardziej zafascynowani tą muzyką i próbują przejmować trochę taki europejski i amerykański styl życia. Czyli co? Taylor Swift? Ariana Grande? Wiesz co, i tu nie masz, bo ja kompletnie nie znam tych popowych wykonawców. Na pewno jest to, co jeszcze parę lat temu było w Polsce. Czyli jest Rihanna, jest Beyoncé, Justina Biebera nie słyszałam. Nie słyszałam europejskiego rapu czy hip-hopu, takiego już, nie mówię tutaj o jakichś mieszankach, tak, z popem, tylko takiego czystego rapu, czystego hip-hopu. Wszystko, co jest pod nogę, wszystko, do czego się dobrze tańczy, muzyka, która
napełnia nas energią, to właśnie tego słuchają Malgasze i to z chęcią sprowadzają, czy to ze Stanów, czy z Europy, i umieszczają jakby w swoich rozgłośniach, w swoich audycjach. Rozmawiałyśmy już o edukacji, ale powiedz jeszcze, czy malgaskie radio edukuje? Tak, i też często korzysta się z obecności gości, bo oprócz tego, że oczywiście są audycje przygotowywane, szuka się tematów wśród osób, które przyjeżdżają do miasteczka i mogą powiedzieć coś ciekawego. I tak na przykład kiedyś razem ze moimi znajomymi mieliśmy okazję uczestniczenia w takiej audycji. Zaproszono nas po to, żebyśmy powiedzieli o Polsce, o naszej kulturze, o naszym języku. Czyli byłaś naszą ambasadorką, mówiąc w skrócie. Tak, tak, miałam okazję właśnie być naszą ambasadorką. Swoją drogą mam nadzieję, że nie przyniosłam nam wstydu i wypadłam dobrze. Ale nie mówiłam po malgasku, nie mówiłam po francusku, miałam tłumacza, mieliśmy tłumacza z angielskiego na malgaski, także trochę nam sprawę ułatwiono. Tak jak powiedziałaś już wcześniej, w radiu też można nadać ogłoszenie i ty w tym reportażu chodzisz do tych różnych radiostacji i starasz się nadać ogłoszenie. Nie dowiedzieliśmy się, zresztą no nie chciałabym za dużo zdradzać z samego tekstu, ale nie dowiadujemy się ostatecznie, co to za ogłoszenie. Ja bym chciała teraz powiedzieć, żebyś dodała takie postscriptum, co byś chciała ogłosić w malgaskim radiu. Wiesz, bardzo chciałam nadać ogłoszenie, które będzie takim wyrazem uznania, taką też niespodzianką trochę dla dziennikarzy z Madagaskaru. To znaczy, chciałam powiedzieć, że bardzo doceniam ich pracę. A czy zawód dziennikarza na Madagaskarze jest prestiżowy? Dziennikarz w momencie, gdy przyjeżdża na miejsce wydarzenia albo przyjeżdża z kimś rozmawiać, on się nie wyróżnia. To znaczy, w Polsce przywykliśmy do takiego obrazu dziennikarza wyposażonego w mikrofon, oczywiście z kostką, wyposażonego w kolegę, który trzyma światło, i jeszcze drugiego kolegę czy koleżankę, która trzyma kamerę. Natomiast dziennikarz na Madagaskarze albo pracuje w studiu, gdzie go nie widać, albo faktycznie wychodzi na ulicę, ale wtedy ten jego mikrofon nie jest jakiś wyróżniający się i on też sam stara się być blisko swoich słuchaczy, blisko też bohaterów, którzy opowiadają mu o swoich historiach. Taką bardzo szanowaną grupą zawodową na Madagaskarze no są oczywiście jak wszędzie, tak? Lekarze, szacunkiem darzy się też prawników, ale nie nauczycieli. To jest ciekawe, że nauczyciele o wiele gorzej traktowani są niż na przykład w Europie, w Stanach. I też ich zarobki są bardzo niskie. Nauczycielowi ze szkoły publicznej o wiele bardziej opłaca się, o wiele bardziej korzystne dla niego jest pracowanie w polu ryżowym niż w szkole. No i dziennikarze niestety też nie są jakąś grupą szczególnie tutaj chwaloną, wyróżnianą i docenianą, więc mam nadzieję, że kiedyś mi się jeszcze uda nadać takie ogłoszenie i będę mogła w ten sposób podziękować moim malgaskim kolegom po fachu. Wrócę jeszcze do zdjęć, które towarzyszą Twojemu reportażowi. To są bliskie portrety. Jak one powstawały? Nie miałaś trudności z uzyskaniem na nie zgody? Nie, nie miałam żadnych problemów ze zrobieniem zdjęć. Po pierwsze dlatego, że Malgasze sami w sobie są bardzo otwarci i oni z chęcią podejmują różne inicjatywy. No i oczywiście był taki rytuał, wiesz, że po zrobieniu tego zdjęcia je pokazywałam, wyświetlaliśmy je. No i komplementowałam. Było to Bella Shua, Janau Shua, Janau, czyli super wyszedłeś, wyszłaś, rewelacyjnie wyglądasz. No i te komplementy też tutaj trochę pomagały, więc w takiej dobrej, miłej atmosferze te zdjęcia były robione. Pamiętam kolor spódnicy pani, która szyła jakieś tam ubrania na swoim balkonie, ale ta maszyna do szycia była w idealnie pasującym kolorze do odbiornika. To oczywiście był przypadek, no tak przypuszczam, ale wyglądało to fenomenalnie. Pamiętam też zapach smaru, bo jedno ze zdjęć powstało u takiego lokalnego mechanika. Więc te zdjęcia są dla mnie nośnikiem tego, co się tam działo, nośnikiem emocji i zapachów też. Chociaż przyznam, że jedno zdjęcie kosztowało mnie 1000 ariary, czyli jakieś złote 30 zł, bo to jest zdjęcie w ogóle, które pojawia się w magazynie, zdjęcie pana, który sprzedaje banany i słucha radia. I on powiedział, no dobrze, no ale skoro już zrobiłaś mi zdjęcie, no to może chociaż kupisz u mnie te banany. Zrobiło mi się wtedy tak głupio, że te banany kupiłam. Były to jedne ze smaczniejszych bananów, które tam jadłam. Rozstaliśmy się w takiej bardzo ciepłej atmosferze i przypuszczam, że jak będę wracać do tego zdjęcia, to będą wracały też wspomnienia, ale też smak tych bananów, za którym teraz tak bardzo tęsknię. W
każdym wydaniu magazynu non-fiction redakcja zawsze stawia autorom pytanie. Między innymi w numerze poświęconym mediom pojawiło się pytanie, z jakim zagadnieniem media sobie według ciebie nie radzą albo poświęcają mu za mało uwagi. I ja tutaj chciałabym przytoczyć twoją odpowiedź, bo bardzo mnie zaciekawiła. Z językiem. Zapominamy, jak opowiadać, by nie krzywdzić. Nie zwracamy uwagi na to, jak wiele mogą zmienić odpowiednio dobrane słowa. Przestajemy być ciekawcy, szukać i pytać o niewygodne. Za blisko jesteśmy z łatwizną. I czy ty, jak czytasz reportaże, doniesienia z Madagaskaru, masz czasami wrażenie, że dziennikarze w jakiś sposób są właśnie za blisko z łatwizną? Tak, niestety to obserwuję. Jakiś czas temu, przygotowując pracę magisterską, zbierając do niej materiały, badałam to, w jaki sposób tygodniki przedstawiają uchodźców. No i co się okazuje? Okazuje się, że bardzo często za pomocą słów my tak naprawdę porównujemy tych ludzi do zwierząt, do masy, do fali. I co było niepokojące, to, że rzeczywiście część z tych zabiegów była dokonanych, przypuszczam, nieświadomie. Natomiast bardzo często słowa są ogromnym narzędziem manipulacyjnym i kształtują rzeczywistość i kształtują wyobrażenia na jakiś temat. Nie wiem, czy pamiętasz, na początku naszej rozmowy wspomniałam ci o tym, że konsekwentnie wolę określenie do Ukrainy niż na Ukrainę. Dlaczego? Dlatego, że to już nie jest tak, jak było kiedyś, nasze terytorium albo teren, który jest zależny od nas. To jest w tym momencie niepodległe państwo i my tę jego niepodległość powinniśmy uznać właśnie używając tego przyimka miejsca wy, a nie na. To są niby takie proste rzeczy, ale my jako dziennikarze powinniśmy mieć tego świadomość, bo widzisz, te dwie literki, czasami jedna literka są w stanie zmienić bardzo wiele. To w jaki sposób my mówimy o Afryce? No właśnie, zobacz. Nie mówimy o Senegalu, nie mówimy o Zambii, nie mówimy o Kenii, tylko mówimy o Afryce. Zlewamy te kultury, które są tak różnorodne, tak od siebie niezależne, w taką jedną kolorowo-magiczno-taneczną papkę, tak bym to powiedziała. Wrzucamy ją w jakieś foremki, które my potem sobie dowolnie wybieramy i układamy sobie z nich rzeczywistość afrykańską, pokazujemy czytelnikom, jak ten afrykański świat wygląda, a on tak nie wygląda. Każdy kraj nie tylko jest inny, każdy kraj dzieli się jeszcze na wiele, wiele części, wiele, wiele grup etnicznych, grup kulturowych i gwarantuję ci, że każda z nich ma coś unikalnego, coś, czego nie ma żadna inna grupa. I to się wiąże z tą łatwizną, że my dziennikarze, nie wchodzimy głębiej. Nie wiem, czy to wynika z lęku, czy z braku narzędzi, czy z braku możliwości, bo to też przecież wiąże się z ogromną ilością czasu, które musimy na to poświęcić. Często z nauką języka. No ale też pieniędzmi, bo też musisz na przykład, tak jak ty, pojechać właśnie w dane miejsce. Madagaskar to nie jest, prawda, nie wiem, 100 kilometrów, że pojedziesz samochodem i wrócisz tego samego dnia. Czyli to jest bardzo kosztowne też przedsięwzięcie, jeśli chodzi o powstanie takiego tekstu. Więc jak ty sobie radzisz? Bo to jest pytanie, no może takie zaglądanie trochę finansowo do kieszeni, ale z drugiej strony jest bardzo istotne, no bo jeśli chcielibyśmy tworzyć takie teksty jak ty, że jedziesz na Madagaskar, to powiedz, jak sobie ty właśnie poradziłaś ze sfinansowaniem takiego przedsięwzięcia? Historia jest bardzo prosta, to znaczy ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś ma jakieś pasje i marzenia, to jest takie naiwne przekonanie. To znaczy można na nim jechać, dopóki się nie ma rodziny, dopóki się nie jest odpowiedzialnym finansowo za dzieci, za dom. Natomiast ja po to, żeby wylecieć na Madagaskar i móc siedzieć tam miesiąc i nie pracować przez ten miesiąc, pracowałam przez półtora miesiąca we Francji. Przyjmowałam w spa osoby, które przychodziły do tego spa, dawałam im ręczniki i pytałam, jak się dzisiaj mają. No ale dzięki temu, że pracowałam we Francji, nie tylko mogłam pozwolić sobie na to, żeby potem nie pracować w Polsce, żeby opłacić bilety, opłacić wizy, opłacić szczepienia, ubezpieczenia, czy transport na miejscu, czy pobyt na miejscu, ale też dzięki temu mogłam rozwinąć francuski. Bo gdyby nie ten francuski, gdyby nie pobyt we Francji, to ja nie stworzyłabym takiej relacji z rozmówcami. I teraz zobacz, jaki to jest nakład czasu. Mhm. Radio, o którym pisałam, to jest jedna rzecz, bo to jest temat lekki i przyjemny. Natomiast drugi tekst, o którym pisałam, to jest tekst dotyczący więzienia na Madagaskarze i tego, w jaki sposób powoli zabija się ludzi. I o tym też często nie mówimy, że dziennikarze, reporterzy nie mają takiego komfortu, żeby zająć się tylko reportażem i nie myśleć o tym, czy wystarczy im do pierwszego, czy będą w stanie opłacić, nie wiem, za powrót do kraju, zapłacić za powrót do kraju, albo kupić sobie jakieś lepsze ubezpieczenie, gdyby coś się stało. I mówiąc o kosztach, my często zapominamy też o kosztach poznawczych i o kosztach emocjonalnych. Niestety.
A takie są. A takie są, zwłaszcza w przypadku tekstów, które powstają w tych innych częściach świata, no bo rzadko kiedy jeździ się do Syrii, czy do Ukrainy nawet, czy do Indii, żeby opowiedzieć o tym, jakie piękne rzeczy się tam dzieją i jak super jest. Zazwyczaj idziemy po to, żeby pokazać jakiś dramat, o którym się nie mówi. A ten drugi tekst, o którym wspomniałaś, to jest reportaż, który będziemy mogli przeczytać niedługo? To jest reportaż, który ukaże się w czerwcowym wydaniu Pisma. I jestem bardzo dumna z tego, że się tam pojawi, bo chyba nie mogłam znaleźć lepszej przestrzeni dla niego. To materiał o tym, w jaki sposób można skrzywdzić kogoś fałszywym oskarżeniem. Reportaż o tym, w jaki sposób funkcjonuje wymiar sprawiedliwości na Madagaskarze. Ale wymiar nie tylko instytucjonalny, ale taki lokalny, społeczny. No i w jaki sposób niestety za oszczerstwo umierają ludzie, umierają bardzo powoli. Tekst przykry, okropnie przykry, ale wychodzę z założenia, że ja mogę im pomóc robiąc to, co robię najlepiej. Przynajmniej tak mi się wydaje, czyli mówić o tym. Ja nie dopytuję w takim razie bardziej o te teksty i nie opowiadamy może o reportażach w szczegółach, tylko zachęcamy do sięgnięcia po nie i do przeczytania na własną rękę, no bo właściwie zostawmy przyjemność, ale też pole do dużej refleksji, tak jak sama mówisz, czytelnikom. Ale chciałam jeszcze dopytać o twoje plany, bo właśnie w tych pytaniach od redakcji magazynu Nonfiction mówisz o tym pytaniu o niewygodne, więc o jakie niewygodne ty będziesz pytać w najbliższej przyszłości? Jeszcze 3-4 tygodnie temu byłam przekonana, że może nie następne, ale w niedalekiej przyszłości powstaną teksty o tym, jak życie w Syrii pomału wraca do normy. Jak ta taka codzienność się tam zaczyna budować. Chciałam trochę powiedzieć o Alawitach, bo dla mnie to jest w ogóle fascynująca grupa religijna. No i gdzieś tam marzeniami już jechałam, czy leciałam do Syrii. A tu nagle okazało się, że całe życie wywróciło się do góry nogami. Zresztą nie tylko moje, tak? Każdy z nas jest ograniczony teraz, nie możemy się przemieszczać. I to życie jest bardzo skomplikowane i wydaje mi się, że to jest taki dobry moment do tego, żeby wrócić do podstaw reportażu i właściwie do takiego głównego celu tej formy, czyli do mówienia o tym, co jest wokół nas, do dostrzegania takich perełek, takich mikrozachwytów w codzienności. Emilio, to myślę, że bardzo dobre słowa na koniec naszej rozmowy. Bardzo Ci za nią dziękuję. Ja również. Za ten historyczny odcinek. Nie wiadomo, co się z nim wydarzy, co skasuje nasza super montażystka Agnieszka. Pozdrawiamy Cię, Agnieszko. Wierzymy w Ciebie, Aga. Natomiast jeszcze na koniec chciałabym przeczytać fragment Twojego reportażu, bo on zawiera bardzo istotną myśl też dla podcastu Nonfiction. A więc... Ludzie lubią nas słuchać, wysyłają do nas maile, piszą SMS-y, komentują na Facebooku. Przede wszystkim dzwonią. Jesteśmy blisko słuchaczy, mogą z nami rozmawiać, wypowiedzieć się na antenie. Po przeczytaniu większości artykułów z najnowszego magazynu Nonfiction Aleksandra Pasek, Parapet Literacki. Napisałam sobie na odwrocie okładki takie pytanie. Czego chce dziennikarz ostatecznie? I odpowiedziałam sobie na nie: mieć wpływ. Wyraźnie wybrzmiało mi to z wywiadów ze Stefanem Dojczynowiczem i Janną Abbott i były to moje jedne z ulubionych tekstów numeru, również dlatego, że dziennikarstwo śledcze czy w ogóle zaangażowane społecznie interesuje mnie najbardziej. To, co najbardziej mi się podobało w magazynie Nonfiction, Rafał Hetman, czytam, recenzuję. W tym najnowszym numerze poświęconym mediom to fakt, że temat mediów został potraktowany bardzo szeroko. Nie patrzymy tutaj z takiego polskocentrycznego punktu widzenia na media, ale spoglądamy na nie szeroko, z takiej naprawdę, powiedziałbym, nawet globalnej perspektywy i to jest bardzo, bardzo fajne. Podcast Nonfiction nie tylko nadaje do ucha słuchaczy, ale też prosimy, wypowiedzcie się na antenie, prześlijcie swoje materiały audio. Jeśli chcecie się podzielić jakąś refleksją, uwagą, pytaniem, zapraszamy, przysyłajcie materiały audio na adres naucho@nonfiction.pl. Dziękuję bardzo. Słuchaliście podcastu Nonfiction na ucho. Ja nazywam się Martyna Wojtkowska, a za realizację dźwiękową odcinka odpowiada Sounds and Stories.